Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Metraco Zagłębie Lubin przegrało drugi mecz w sezonie, a pierwszy na własnym parkiecie. W kategoriach niespodzianki należy rozpatrywać zwycięstwo zespołu Energa AZS Koszalin 24-21. Metraco Zagłębie Lubin do spotkania przystąpiły bez trzech zawodniczek. Sztab szkoleniowy nie mógł skorzystać z Zuzanny Ważnej, Małgorzaty Mączki oraz Agaty Wasiak. Spotkanie trzymało w napięciu przez większość czasu. Częściej na prowadzeniu były przyjezdne, które w końcówce zaprezentowały się zdecydowanie lepiej od lubinianek i wygrały różnicą trzech bramek. Gratuluję Koszalinowi, bo zagrały dzisiaj naprawdę bardzo dobre zawody i od pierwszej do ostatniej minuty widać było ogromną determinację. W momencie, kiedy poczuły, że faktycznie mogą zabrać stąd punkty, to myślę, że zagrał jeszcze lepiej niż w pierwszej połowie, z większą determinacją. Natomiast do mojego zespołu na pewno mam dużo pretensji właśnie o tą determinację dzisiaj, bo od pierwszych minut tak jakoś graliśmy niezespołowo, niekonsekwentnie i przy tych trudnościach, które tam na boisku powstawały, czy to niemożliwość oddania rzutu, czy gdzieś brak współpracy w obronie, gdzieś tak za mało w tym wszystkim było szybkiego porozumienia się i chęci poprawienia tych błędów. Lubinianki źle weszły w mecz i chociaż goniły wynik, to rywalki nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa. No, od samego początku ten mecz jakoś się nie układał po naszej myśli. Nie takiego scenariusza się spodziewałyśmy, nic nie wskazywało na to, że zagramy tak słaby mecz. Pierwsza połowa, gdzieś tam lekkie zaspane byłyśmy, myślałyśmy, że wyjdziemy na drugą połowę przebudzone. Niestety druga połowa jeszcze gorsza, ospała, więc pretensje możemy mieć tylko same do siebie, czy to w formacji w ataku, czy w defensywie. Żadna z formacji nie zafunkcjonowała w taki sposób, żebyśmy wygrały z Koszalinem. W najbliższą środę w ramach meczu 1/8 finału Pucharu Polski Miedziowe zagrają na wyjeździe z MKS-em Gniezno. Rezerwy KGHM Zagłębia Lubin, które rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej trzeciej ligi przed wznowieniem rozgrywek, udadzą się do Holandii, gdzie rozegrają mecze towarzyskie. Lubinianie od kilku dni trenują na własnych obiektach pod okiem Piotra Jacka. Szkoleniowiec w rozmowie z nami zdradził fakt, że najprawdopodobniej prowadzona przez niego drużyna uda się do Holandii, by zagrać mecze kontrolne. No, przygotowania się rozpoczęły, jak zwykle plan jest podobny, bo jest to wiele tygodni dość mocnej pracy. Każdego tygodnia będziemy mieli sparring partnera od czwartej ligi po trzecioligowe zespoły z Wielkopolski, a być może uda nam się jeszcze wyjechać za granicę do Holandii, aby tam też już przed samą ligą sparować z zespołami o podobnym poziomie, więc no, wszystko jest zaplanowane zgodnie z planem, który gdzieś tam jest zrealizowane od paru lat i czekamy z niecierpliwością na pogodę i na inaugurację ligi. Dla byłego trenera rezerw Miedzi to pierwszy pełen okres przygotowawczy z drużyną z Lubina. Latem przejął zespół po Przemysławie Małeckim, który odszedł prowadzić jedną z młodzieżowych reprezentacji Polski. W związku z tym poprosiliśmy Piotra Jacka o podsumowanie pierwszego półrocza pracy z Zagłębiem. Pół roku niby dużo, niby mało. Na pewno to, co widać gołym okiem, to infrastruktura bije wszystkie na głowę, to na pewno. Cały czas akademia się rozwija. Tak naprawdę jedziemy za granicę i widzimy, że to są bardzo dużo jest podobieństw, także możemy być tylko i wyłącznie dumni, że takie miejsca są w Polsce, że coraz więcej ich jest i cieszę się z tego, że jestem akurat w tym miejscu tutaj. Rezerwy KGHM Zagłębia Lubin wrócą do rozgrywek 10 marca, gdy w Dzierżoniowie zagrają z miejscową Lechią. Siatkarze Kuprum Lubin inaugurację rundy rewanżowej w Lubinie mogą uznać za bardzo udaną. Lubinie odnieśli trzypunktowe zwycięstwo z Espadonem Szczecin, a statuetka MVP powędrowała do naszego atakującego Łukasza Kaczmarka. Zobaczmy, co do powiedzenia w klubowej telewizji po meczu mieli Adrian Michułka i Piotr Hain. Myślę, że tak, mieliśmy na pewno swoje szanse w tym spotkaniu. Chociaż Lubin grał bardzo solidnie i konsekwentnie, no to jednak na pewno szkoda tego czwartego seta, w którym odjechali nam na kilka punktów, potem musieliśmy gonić i niestety ta pogoń nie skończyła się dla nas pozytywnie. Nie, no fajnie, że zmazaliśmy tą plamę trochę, którą daliśmy przed świętami, bo raczej kibice dostali rózgę, a nie prezent pod choinkę od nas w postaci tego meczu z Oniko. Także na pewno cieszymy się, że wróciliśmy, że zagraliśmy, że wygraliśmy i że styl też był nie na... To były wydarzenia sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia.